Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Spotykamy się dzisiaj w Grudziądzu. Moim gościem jest pan minister klimatu i środowiska, pan Jacek Ozdoba. Witam bardzo serdecznie. I pan Michał Żmijewski, współpracownik mojego biura poselskiego tutaj właśnie w Grudziądzu. Szanowni Państwo, nasza konferencja jest poświęcona wypowiedzi, a właściwie szkodliwej działalności pana europosła Radosława Sikorskiego, który a propos tutaj za naszymi plecami też ma swoje biuro poselskie wspólnie z panem posłem Szymańskim. My jako politycy jesteśmy po to przede wszystkim, żeby pracować dla obywateli, ale też dbać o bezpieczeństwo obywateli. I wiemy, że za naszą wschodnią granicą dzisiaj jest wojna. Są bardzo trudne warunki w Europie. Jest wojna gospodarcza, wojna polityczna na świecie. I jesteśmy od tego, żeby przede wszystkim chronić naszych obywateli. I takie wypowiedzi, takie działania, jak pana europosła Radosława Sikorskiego, które były nazwane już dosadnie przez amerykańską administrację, o czym powie pan minister, jako rosyjska dezinformacja, wpływają nie tylko na obniżenie prestiżu Polski, ale wobec tej sytuacji naprawdę stanowią pewne zagrożenie dla Polski. Dzisiaj każda wypowiedź na arenie międzynarodowej, każdy gest może być zapalny. I do tego potrzeba dużego spokoju i dużej mądrości. I ja jako poseł z Kujawsko-Pomorskiego, tutaj z ziemi grudziąckiej, z ziemi toruńskiej, wstydzę się, że mamy takiego europosła, że w wielu mediach, na spotkaniach z mieszkańcami muszę się za niego tłumaczyć. Wszyscy pytają, co on opowiada, że Polska chciała wziąć udział w rozbiorze Ukrainy i przyłączyć się do rosyjskiego agresora. Są to skandaliczne wypowiedzi, chcieliśmy je potępić i chcieliśmy wezwać polityków Platformy Obywatelskiej, pana posła Szymańskiego, żeby odciął się od pana europosła Sikorskiego. Nie wiem, czy on sobie wyobraża dalszą współpracę tutaj w biurze poselskim z człowiekiem, który naraża Polskę na niebezpieczeństwo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że oddam głos dzisiaj mojemu gościowi, panu ministrowi Jackowi Ozdobie. Szanowni Państwo, sondaż dla portalu W Polityce Social Changes, ponad 50% Polaków mówi, że pan Radosław Sikorski powinien wycofać się z polityki. Ale jeszcze do tego warto dodać, że w ostatnich informacjach, jak ujawnia tygodnik Wprost, Donald Tusk planował przedstawić kandydata na jedynkę w tym okręgu, w okręgu toruńskim, w Grudziądzu, że na jedynce miał być Radosław Sikorski. Miał on być również przedstawiany jako ewentualny przyszły szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Człowiek, który przez Departament Stanu USA, jego działalność została określona mianem rosyjskiej dezinformacji, Herr Sikorski, stał się w tej chwili kandydatem bardziej do Dumy Rosyjskiej niż do Parlamentu Polskiego czy do Parlamentu Europejskiego. Człowiek, który nie tylko jedną swoją wypowiedzią udowodnił, że jest politykiem prorosyjskim, ale również całą swoją działalnością w okresie, kiedy był szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To on odpowiada za tak zwany reset z Rosją, taka jaka ona jest. To on odpowiada za podejście do Rosji jako partnera, a nie jako zagrożenia. I człowiek, który ma tak gigantyczne doświadczenie w sprawach zagranicznych, wypowiada się w taki sposób, czy dokonuje wpisów, które są określane mianem rosyjskiej dezinformacji. Jakby tego było mało, następnie mówi o jakichś rzeczach, które dotyczyć miały działalności polskiego rządu, który stoi na wysokości zadania, jest w awangardzie pomocy Ukrainie. Mianowicie przecież Radosław Sikorski całkiem niedawno mówił o tym, że polski rząd planował jakieś rozbiory Ukrainy. Skąd on w ogóle wziął takie informacje? Znaczy, czy to, co później jeszcze do tego mówi, jakieś 10 dni, wygląda jak taki scenariusz uwiarygadniania w przekazie, który może być kreowany przez propagandystów za wschodnią granicą. Mamy do wyboru dwie opcje. Albo to jest skrajny idiota, albo to jest facet, który niestety, ale wpisuje się prorosyjską politykę. Pytanie dlaczego? Czy to jest kwestia finansowa, czy to jest kwestia ewentualnej jego współpracy? Na to pytanie możecie sobie sami Państwo odpowiedzieć. Co najgorsze w tym wszystkim? Nie jest najbardziej przerażający sam Radosław Sikorski. Przerażające jest to, że największa jakby nie była opcja opozycyjna, opcja polityczna, były de facto, można powiedzieć, prezydent Unii Europejskiej Donald Tusk, nie odcina się od Radosława Sikorskiego. Czy człowiek, który dzisiaj pretenduje do roli lidera opozycji, Donald Tusk, odpowiedzialny również za reset z Rosją, nie odcina się od działalności, które się wpisują w rosyjską dezinformację. Pytanie, co musi zrobić polityk opozycji, żeby być wyrzuconym z grona polityków Platformy Obywatelskiej? No bo jeżeli jego, czy Radosław Sikorski, jest w stanie być tą rosyjską dezinformacją, jego działalność. Jego działalność jest w stanie wpisać się w narrację rosyjską. Kiedy giną niewinni obywatele Ukrainy, kiedy Polska pomaga
Ukrainie, kiedy cały świat zastanawia się, jak będzie wyglądała przyszłość naszych dzieci i jak będzie wyglądał następny dzień, Radosław Sikorski dokonuje szeregu działań, które szkodzą interesowi i biją w Pakt Północnoatlantycki. To znaczy, że jest człowiekiem albo nieodpowiedzialnym, albo jest to oczywiście, tak jak wspomniałem, idiota, czy też człowiek, który ma jakieś inne powiązania, któremu każą coś takiego robić, a Donald Tusk nie reaguje. Co więcej, Donald Tusk planuje tego człowieka wstawić na jedynkę w tym okręgu. Ja się zgadzam tutaj z panem posłem Mariuszem Kałużnym, że to jest wstyd, że taki człowiek jest właśnie z Grudziądza. To jest wstyd, że taki człowiek został wybrany z ziemi kujawsko-pomorskiej. I mam nadzieję, że Donald Tusk w kwestiach bezpieczeństwa będzie na tyle roztropny, jeżeli chodzi o interes Polski, że jednak wyrzuci tego człowieka, bo on szkodzi na arenie międzynarodowej, ale to nie jest takie zwykłe szkodzenie. To jest na tyle poważne szkodzenie, że Departament Stanu USA jego działalność określił mianem rosyjskiej dezinformacji. Po 1989 roku nie było nigdy wypowiedzi czy działalności polskiego polityka, która by była tak mocno skrytykowana przez Departament Stanu USA. Nigdy żadna wypowiedź, żaden wpis polskiego polityka nie był użyty na arenie międzynarodowej, na Radzie ONZ, jako element propagandy Federacji Rosyjskiej. Tylko jedna osoba została tak określona, jego działalność, tylko jedna osoba jest tak skrajnie prorosyjska w odbiorze, w propagandzie rosyjskiej. To jest Radosław Sikorski. Człowiek, który de facto jest prawą ręką w sprawach zagranicznych, jak donoszą media, miał być postacią, która będzie odgrywać dalej rolę w środowisku Donalda Tuska. Dziękuję. To nie jest człowiek z Grudziądza, tylko z Bydgoszczy. Teraz, no tak, ale jest wybrany. Ale takie podobne określenia padają też pod adresem Zbigniewa Ziobry w relacjach Polska Unia Europejska. I tutaj może panowie mówicie, tłumaczycie słowa Radosława Sikorskiego, a czy nie tłumaczycie słów Zbigniewa Ziobry i tego, na jakim jesteśmy właśnie? Ale to znaczy, przepraszam bardzo, polemizuje pani. Nie, ja nie polemizuję. Wiem, że takie słowa też padają, tak? I też biorę. Ale jakie słowa padają? Że ktoś zarzuca polemikę dotyczącą kwestii działania ultrawirus, jak to określają prawnicy, w kwestiach jakichś prorosyjskich związków. No to wie pani, to jest coś, co się może spotkać z pozwem i z jakimkolwiek, to jest taki element również, który być może zależy Platformy Obywatelskiej jako element nadawania pewnej narracji do prowadzenia do skrajności. Ja bym poszedł nawet dalej. Tego typu tezy mogą być usnute typowo przez propagandę rosyjską, która może działać na terytorium Polski, po to, żeby stronnictwa właśnie, które są propolskie, propaństwowe, zarzucać pewne rzeczy nieprawdziwe. No Radosław Sikorski jest osobą, która została określona przez Departament Stanu USA. Nie ma żadnego wpisu z polityka Zjednoczonej Prawicy, czy wypowiedzi polityka Zjednoczonej Prawicy, który by był użyty przez Federację Rosyjską jako element propagandy, jako element rosyjskiej dezinformacji. To jest przykład człowieka, który w polskiej polityce powinien absolutnie zniknąć. Znaczy, on powinien być wyrzucony, ja używam tu mocy słów, na zbity ryj, bo pysk to już jest dawno, akurat dla tego człowieka zbyt łagodne określenie. Nie ma gorszej wypowiedzi po 89. Kiedy widzimy obrazki zbombardowany szpital w przedszkole, zabite dzieci, Radosław Sikorski wpisuje się w narrację Federacji Rosyjskiej. Co on musi zrobić, żeby ten Donald Tusk na niego wreszcie huknął i go wyrzucił z grona Platformy Obywatelskiej? Jak widać, granicy nie ma i tolerancja wobec tego człowieka jest bardzo skrajna. Ponadto, szanowni państwo, w polityce niestety jest tak, że politycy obrzucają się inwektywami. Rzeczywiście nazywają się ruskimi onusami i tak dalej. Tu nie chodzi o to, że my tak nazwaliśmy Radosława Sikorskiego, ale amerykański departament. A nie jest tajemnicą, że Amerykanie mają najlepszy wywiad na świecie. I Amerykanie, kiedy wysuwają swoje opinie, to nie są to zwykłe obelgi polityczne. To są opinie przemyślane i na podstawie pewnej wiedzy. I jeśli Donald Tusk, do czego pan minister dzisiaj tutaj nawoływał, nie ma odwagi wyrzucić tego szkodliwego posła, europosła, byłego ministra ze swoich szeregów Platformy Obywatelskiej, pan poseł Szymański z Grudziądza niech pokaże odwagę i niech go wyrzuci symbolicznie z tego biura. No nie wyobrażam sobie, żeby tutaj mieszkańcy Grudziądza mogliby przychodzić po pomoc do europosła, który jest dzisiaj wstydem nie w Polsce, na świecie. W ONZ-cie pokazywali memy, pokazywali wpisy pana Sikorskiego, który sugerował, że Amerykanie stają za wysadzeniem instalacji energetycznej rosyjskiej. Przecież to są bardzo poważne sprawy. Panie pośle Szymański, jeśli pan ma odwagę, pan wyrzuci z tego biura europosła Sikorskiego. Inaczej twierdzę, że pan się z jego słowami i działaniem zgadza.